Dzień dobry panom. Chciałbym poprosić panów o komentarz do wywiadu, który przeprowadziła pani redaktor Sznep z najnowszym, znaczy nowym ambasadorem Izraela, w którym no, chyba coś nie do końca poszło po myśli pani redaktor z odpowiedziami pana ambasadora Izraela. No myślę, że tak. To znaczy ja nie słuchałem całego wywiadu, ponieważ nie chciało mi się tego słuchać. Usłyszałem część, no i widziałem, że taki jest i taki będzie do końca. I odniosłem wrażenie, jakby pytania zadawał jakiś taki antypolak, jakiś wróg taki, no polakożerca. Komuś, kto no, jest skrępowany dyplomatyczną swoją sytuacją. Takie pytania, że no jak pan widzi tą straszliwy antysemityzm w Polsce? Jak pan to odnosi się do tego? Co on ma powiedzieć, że nie ma antysemityzmu albo coś? Jako ambasador nie może tak powiedzieć, nie? Po prostu coś obrzydliwego, szczerze powiedziawszy. No, nie wiem, jakim cudem ktoś może na terenie Polski tego typu próbować wycisnąć z kogoś, z dyplomaty, jeszcze z Izraela, prawda? Potwierdzenie, że w Polsce jest antysemityzm, że jesteśmy źli, że jesteśmy B, że Polacy są ohydni i wstrętni. No, no takie odniosłem wrażenie, że chciało, żeby to potwierdził, a on, no to czy jest zaniepokojony, że jest antysemityzm? No jak jest antysemityzm, no to jest zaniepokojony, no bo cóż może odpowiedzieć, nie? Także sądzę, że chociaż ona nie mogła się spodziewać, szczerze powiedziawszy, jakiegoś, że on nagle wyskoczy i powie, że Polacy są okrutni, wstrętni i antyżydowscy, prawda? No, nie, chyba się nie spodziewała tego, byłoby niedyplomatyczne, ale też nie spodziewała się, że on tak zbyt łagodnie do tego podejdzie. No to aż niepokojące jest. Panie sensowi. Ja myślę, że to nie całkiem się jej tak nie udało. Zastanówmy się, co było celem tego wywiadu, no bo to nie był taki wywiad rutynowy. Pani Dorota Wysocka-Sznep wystąpiła tutaj raczej w roli reprezentanta interesów diaspory żydowskiej, która z Polską ma konflikt interesów ewidentny na tle amerykańskiej ustawy 447. Rzeczywiście pan Stanisław ma rację, że ambasador udzielał odpowiedzi wymijających albo takich eufemistycznych, dlatego że no, jego status dyplomatyczny nie pozwala mu na jakieś takie wyskoki. Natomiast pani Dorota sobie nie żałowała i naprowadzała ambasadora. On tam się wywijał jak mógł. Powiedział nawet na początku, że w Polsce antysemityzmu nie ma, że to była taka opinia, była krzywdząca dla Polski, ale ona zaczęła sypać przykładami, do których ambasador Bęcki już musiał się odnieść krytycznie. Co było celem tego wywiadu, moim zdaniem? Mamy sytuację taką, że lada dzień sekretarz stanu będzie musiał kongresowi przedstawić raport w sprawie tego, jak Polska realizuje żydowskie roszczenia. Jakie jest stanowisko kongresu, no to możemy się domyślać, jakie będzie, bo choćby z listu 88 senatorów do tegoż sekretarza stanu, w którym zalecali mu podjęcie wobec Polski śmiałych kroków. No a nie sądzę, żeby Izba Reprezentantów zajęła jakieś zasadniczo odmienne stanowisko w tej sprawie, zwłaszcza, że polskie władze milczą od 2 lat na ten temat. I myślę, że wywiad z ambasadorem Bęcki, jaki prowadziła pani Dorota Wysocka-Sznep, miał na celu wywołanie rezonansu w Stanach Zjednoczonych i myślę, że ten rezonans już wystąpił. Nie przyglądam się tak na bieżąco, nie trzymam ręki na pulsie, ale jestem pewien, że ten rezonans się, jeśli się nie pojawił, to się pojawi. Ale ten wywiad jest sprzed 2 dni, wczoraj przecież. No tak, więc jeszcze nie zdążył się pojawić ten rezonans, ale się pojawi i kongresmenom ułatwi decyzję o jakichś śmiałych krokach na tle tego raportu sekretarza stanu. I myślę, że taki był cel tego wywiadu i to się udało. To się pani Dorocie Wysockiej-Sznep udało. Taki rezonans będzie, on się pojawi. Ambasador zostanie, no, znaczy ambasador wystąpi tutaj jako tło. Natomiast głównym bohaterem wywiadu i takim, że tak powiem tutaj, prokuratorem, to jest pani Dorota. Ambasador jest tutaj w takiej niezręcznej sytuacji, ale w końcu i on został zmuszony. Gdyby ambasador był, powiedzmy, niegrzeczny, to panią Dorotę by zapytał, pani Doroto, no to niech pani powie,
kiedy mam mocniej potępić, co mam powiedzieć, kiedy słabiej. No, jak to pani widzi, to ja tutaj to zrobię. Ale on jest grzeczny, on jest ambasadorem, krępuje go ten dyplomatyczny status. Natomiast to będzie przedstawione, jak sądzę, pod nagłówkami takimi ten rezonans, że ambasador Izraela razem z panią Dorotą Wysocką-Snep tutaj wyraża zaniepokojenie narastającym antysemityzmem w Polsce, faszyzmem, że partia faszystowska się dostała do Sejmu. To wszystko wkłada mu w usta pani Dorota. On tylko przytakuje, mówi, no tak, to tego, jedni są tacy, drudzy są tacy. No jak próbuje, tak tam łagodzi to oskarżenie, ale pani Dorota idzie na całość i myślę, że to było celem. Ten ton jej wypowiedzi, ona nie chce się dowiedzieć. Bo jak dziennikarz przeprowadza wywiad z jakimś politykiem, to chce się dowiedzieć, co on myśli. Nie co dziennikarz myśli, tylko co ten polityk myśli, ten rozmówca co myśli. Tymczasem pani Dorota Wysocka-Snep prawie że mu dyktowała, co on myśleć. I on biedny, no, nawet jakby tak nie myślał, to został tymi naprowadzającymi pytaniami właściwie zmuszony do takich słabych, bo słabych, niemniej jednak potwierdzeń. No i ogólny ton tego wywiadu, ogólna konkluzja, tak jak mówię, że ambasador Izraela jest zaniepokojony narastaniem antysemityzmu w Polsce i obecnością faszystów w najwyższych konstytucyjnych organach władzy. To jest moim zdaniem, to ułatwi sytuację tym lobbystom w kongresie i poza kongresem, którzy no, chcą doprowadzić do końca ten proces, którego ogniwem ważnym jest ustawa 447 i myślę, obawiam się, że go doprowadzą. Czyli pani Snep ciężko pracuje pani na Snep, osiągnięcie tak swojego jest, celu. A pani, jaki ten cel dla pani Doroty pan myśli, no, że jest? Ja myślę, że pani Dorota jako żona pana Ryszarda Snepfa, który jako ambasador Polski w Waszyngtonie dał się poznać, że tak powiem, nie powiem, że z antypolskich, ale takich wątpliwych z punktu widzenia polskich interesów państwowych poczynań. Więc i to jest na dalszy ciąg tego. I to jest dalszy ciąg tego, tylko już nie pan Snep, bo pan Snep, no, nie wypadałoby mu wystąpić w roli tutaj dziennikarza przesłuchującego ambasadora. Jak to ambasador ambasadora przesłuchuje? Natomiast pani Dorocie wypadało i podjęła się tego zadania i go zrealizowała. No i tak jak mi się wydaje, że tak jak pan ambasador był tłem dla pani Snep i no, kiwał głową albo tam coś takiego, to przecież ta pani też nie zrobiła tego z własnej inicjatywy, tylko pewnie miała to przygotowane, prawda? No, zapewne też ktoś jej pomógł przygotować tego typu wystąpienie, tego typu teksty, bo tak jak mówię, no fakt, jak pan Stanisław powiedział, nikt nie będzie zwracał uwagi, co tam mruknął ambasador, pójdzie tylko to, co ona powiedziała, co myśli o Polsce, prawda? No to już wszystko było zrobione pod egidą i pod marką wyborczej PL. No to pani Dorota Wysocka-Snep, jakby tak użyć sformułowania używanego, że tak powiem, przez gitowców, dostała zlecenie na Polskę. I to zlecenie, to obstalunek taki, właśnie z tych kręgów, bo Gazeta Wyborcza, czy środowisko Gazety Wyborczej jest ważnym tutaj ogniwem żydowskiej propagandy. Ale pośrednim. Pośrednim, tak, tak. No, no, otrzymuje zlecenia, wykonuje zlecenia. Tam czasami nawet inwencję wykazuje, taką już samodzielną, samowolkę powiedziałbym, ale generalnie trzyma się w tej linii, jaką... Co jest celem tego wszystkiego? Od czasu, kiedy Niemcy już zaprzestały, znaczy zapowiedziały, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca, nie będą tutaj żadnych suplik odszkodowawczych spełniać. W związku z tym trzeba było przerzucić odpowiedzialność za drugą wojnę na winowajcę zastępczego. Jest interes do zrobienia tam, nie wiem, 65 miliardów czy 300 miliardów, bo to zobaczymy, to się przekonamy, jak to jest. I ten interes ma taką specyfikę, że narodowi polskiemu trzeba przyprawić obrażający wizerunek narodu morderców, hitlerowskich kolaborantów i tak dalej, i tak dalej. No, na przykład ten wątek,
z 1 września rocznica obchodów wybuchu III wojny światowej, 80. rocznica. No tam wymieniła pani Dorota, że z Węgier, przedstawicieli Węgier Słowacji. Zaproszono przez... A nie zauważyła Słonia w menażerii, że Niemca zaproszono. Przecież, no chyba że przyjąć tę propagandową tezę, że Niemcy, tak jak wypowiedział Benedykt XVI w Brzezińce, że Niemcy były pierwszym krajem okupowanym przez nazistów, że Niemcy są pierwszą ofiarą nazistów, no to wtedy reprezentant Niemiec jest jak najbardziej tutaj jego obecność. Ale to właśnie, to jest to łajdactwo ze strony pani Doroty i ze strony całego tego środowiska. Ona żre polski chleb. No i sra polskie gniazdo. To w takim razie dziękuję za rozmowę. Mieliśmy do czynienia z kolejnym odcinkiem łajdactwa, jak powiedział pan Jelkiewicz. Dziękuję. Dziękuję.